Przy projektowaniu plakatów, prezentacji często istnieje potrzeba wykorzystania twarzy. O, na przykład w taki sposób. Możemy skorzystać ze stron z bezpłatnymi zdjęciami typu FreePic, ale wymagane podanie autorstwa generuje długie linki. Alternatywnie możemy wykorzystać generator losowych twarzy, wchodząc na stronę This person does not exist. Ta osoba nie istnieje, zasilany przez sieć neuronową firmy Nvidia. W dużym uproszczeniu mamy do czynienia ze sztuczną inteligencją. Możemy wybrać wiek, płeć oraz pochodzenie etniczne i mamy do dyspozycji zdjęcie do wykorzystania w prezentacji. Jeżeli obrazek Ci nie odpowiada, odśwież go, a pod obrazkiem umieść adres strony. I nie martwimy się o wykorzystanie cudzego wizerunku. Ta osoba nie istnieje. Powodzenia!